Cześć, ja jestem Brodaty, a tutaj kolejna gierka na Brodatym kanale. Biblioteka growa rośnie, każdego tygodnia powiększa się jak dobre ciasto w piekarniku, no ale ciasto bez brody. Ostatnio dostaję od was sporo propozycji, na Discordzie zostawiłem ostatnio fotkę gier, jakie mam pobrane na Steamie. Trochę tego jest i staram się je opisywać na zasadzie, wiecie, kolejne i kolejne i kolejne, no i właśnie przed wami kolejna gra. Niewielka, prosta gierka na odstresowanie, odmóżdżenie i zmarnowanie czasu, bo jakżeby inaczej. Kiedyś ktoś mi mówił, że na grach nie da się żyć i to jest marnowanie czasu. I teraz ten ktoś ma problemy z życiem, a nie ja. The Walking Zombie Dead City, plus widoczne na ekranie wokselowe postacie rodem z Unturned albo innego Unity Engine. Na pierwszą myśl nasuwa się wrażenie cholernego krapa albo jakiegoś kolejnego silnika zombiakowego, którego ktoś kupił na Unity Asset Store i postanowił sprzedać ze zmienioną nazwą. Ale jednak nie, jednak nie. Jednak coś, co można grać. Indyczek ten pojawił się na Steamie 19 stycznia 2018 roku. Za wszystkim stoi ekipa nazywająca się Ada Games, a oceny na Steamie, no niestety, albo stety, tylko mieszane, chociaż z nadzieją na większości pozytywne. Śmieszkowe 6-9% osób oceniło ten tytuł dobrze, kiedy robiłem materiał, a to jest krok już do tego poziomu wyżej. Jednak co mnie zaskoczyło na początku, to fabuła, dbałość o ten wokselowy klimat. Poznajemy dwóch jegomości, jednego starszego wyjadacza uczciwego i nieco młodszego, w którego my się wcielamy. Oboje zdają się być po uszy w dużym zombiakowym gunwie i zadowala tutaj też na dzień dobry całkiem niezła muzyka. Śmieszkowość, kiedy na początku na tym filmiku widzimy zwłoki zombie ułożone w stos i robiące za ognisko oraz jednego zombiaka w kościele przybitego do krzyża. W pewnym momencie ten młodszy z bohaterów zostaje zabnięty w nogę przez ostatniego z zombiaków człapiących w tym kościele i tak zaczyna się fabuła. To moment, w którym rozpoczyna się też rozgrywka. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta produkcja nie ma otwartego świata lub nawet możliwości chodzenia po okolicy. To jest tak zwany stationary FPS, czyli powiedzmy strzelanka stacjonarna, tak? Gdzie my po prostu za pomocą masy różnych dodatków, broni, możliwości i rzeczy mamy obronić się w danym punkcie z nadciągających ze wszystkich stron przeciwników. Tak zaczyna się pierwsza mapa. Leżymy w kościele i bronimy się, kiedy nasz starszy kolega nas operuje. If you know what I mean, ale nie będę wam zdradzać. Wraz z prostą grafiką i prostą rozgrywką idzie, no, prosta cena. Na Steamie po 11 zł. Na G2 ofert, jak robiłem materiał, na razie brak. Ale co pozytywnie zaskakuje, to polska strona na Steamie. Gra również jest po polsku. Niestety nie wszędzie jest w naszym języku, ale można to wybaczyć i przeżyć. Śmieszknąłem dość przyjemnie, kiedy okazało się, że zombiaki w tej grze mają różne warstwy. Jak cebula. Trafiamy w głowę i nie ma po prostu rozbryzgu krwi i tyle zombiak się zwala na ziemię, tylko odrywamy mu kawałek głowy, skórę, dopiero potem walimy mu w czachę i dopiero potem faktycznie ginie. Czy powiedzmy już drugi raz umiera. Podobnie z innymi elementami ciał zombiaków, możemy strzelić na przykład w nogi, przez co ten zombiak zaczyna człapać i do nas czołgać się tylko rękami, a później też możemy odstrzeliwać różne rzeczy u innych przeciwników. Niestety coś zgrzytło na początku przygody, gra wygląda jak mobilny port. Działa jak mobilny port i wszystko tu jest mobilnie wielkie. Celowanie też trzeba dać tutaj pod względem czułości myszki na nisko, bo inaczej celownik lata jakby był wprost z telefonu. Pierwsze poziomy są cholernie proste, aż wręcz boli ta prostota, więc pierwsze 30-40 minut w tej grze spędzamy rozwalając zombiaki z ręką w gaciach. Ale pozytywnie wypada tutaj mapa, czy powiedzmy sekwencje plansz, jakie będziemy przechodzić. Mamy 200 epizodów, 200 map do zaliczenia, dużo, nawet bardzo dużo, ale część z nich to po prostu ta sama mapa, tylko trudniejsza. Na początku, dla przykładu, siedzimy w kościele i do mapki numer 10 będziemy tutaj siedzieć po prostu w tej samej lokacji, walczyć z coraz potężniejszymi i silniejszymi przeciwnikami. Oczywiście początek, jak mówiłem, jest bardzo prosty, później ta sekwencja już wygląda dużo trudniej, no i następnie walczymy z bossem. Za mapki dostajemy hajsik w ramach naszych statystyk i może my je powtarzać, by zarobić sobie trochę więcej, po prostu wyfarmić, ulepszyć na przykład aktualnie posiadaną broń, albo kupić sobie kolejną. Bazowo startujemy z rewolwerem, ale mamy ponoć kilkanaście broni tutaj do dyspozycji różnego typu, które różnie strzelają, mają różne obrażenia, różny zasięg, celność, zwrotność, no może zwrotność to nie, ale mam na myśli to, jak celnie nimi strzelamy w ramach poruszania myszką. Ulepszać możemy te bronie o obrażenia, ilość pocisków w magazynku, zasięg strzału oraz szybkość przeładowania. I tutaj ten zasięg strzału to jest
bardziej to, jaki broń ma po prostu rozrzut. Bossowie w tej grze rozwalili mi po prostu mózg. Nie żebym teraz był jakimś brodatym zombiakiem, tak? Gdzieś tam człapał po pokoju, ale zaczynamy w kościele, prawda? Naszym pierwszym bossem będzie wielki ksiądz Dawidek. Bossowie mają różne ataki, różne funkcje i różny mechanizm walki, ale dalej wszystko opiera się o stacjonarnego FPS-a, czyli musimy wpakować się w bossa tyle obrażeń, by po prostu przeżyć i go porobić. W zamian za zaliczenie misji z bosiątkiem otrzymamy też arenę po nim, gdzie za pomocą noża możemy walczyć z zombiakami. W zamian otrzymujemy sporo hajsu za pierwsze zaliczenie takiej arenowej mapy. Oczywiście możemy zaliczać sobie wszystkie poprzednie, żeby na przykład farmić trochę więcej hajsu, kiedy nie dajemy sobie rady na kolejnych planszach. Fajne jest to, że po porobieniu bossa dalej ciągnie się fabuła, w jakiś sposób jest scenka, dalej się coś dzieje i to jest chyba najbardziej zaskakujący element tej prostej gierki. Nasi bohaterowie poznają inne osoby, udają się fabularnie do innych lokacji po coś zgodnie z jakąś delikatną fabułą, plus oczywiście wstawka filmowa. Później lądujemy w szpitalu, ale postaram się wam tutaj nie spoilerować większości bossów, tak? Może z dwóch, trzech. Jeżeli za 11 zł otrzymujemy taki content, to wydaje mi się, że aż tak bardzo z tą grą nie jest. Poznajemy też Tanię, gdzie dostaniemy mocne rzeczy, granaty, noże, apteczki do używania w trakcie gry. Mamy też funkcję, gdzie dostaniemy coś za darmo, więc cebulaki i buraki pewnie się tutaj zadowolą. Tania da nam, niedosłownie, granaty. Raz dziennie, a raz na parę godzin możemy wziąć dodatkowy hajs na wydatki. Parę razy pomiędzy tradycyjnym przymierzeniem jakby się do jakiejś mapy kolejnej mamy też takie mapy, są tutaj specjalne. Na przykład w wózeczku leży sobie dziecko, tak, a my mamy za pomocą snajperki rozwalić zombiaki, nim one do tego do bobasa się po prostu dobiorą. Innym dość ciekawym featurem jest tutaj niby co-op, taki tryb sieciowy, ale niestety z braku osób online ciężko było tutaj coś zagrać, po prostu za każdym razem gra mówiła, że nie może znaleźć graczy. Mamy jakby rankingi. Gramy we dwóch, za wygraną awansujemy w tym rankingu, za przegraną spadamy. Można grać ze znajomymi poprzez Steam, po prostu poprzez zaproszenie na Steamie, więc jeżeli komuś ta produkcja przypadnie do gustu i kupi sobie dwie kopie, to można pograć sobie przez sieć. Jednak sprawa jest taka, że mapy online odblokowujemy sobie za zaliczenia w kampanii, więc tak czy siak musimy gdzieś tam do konkretnego dnia w kampanii przeżyć, żeby móc grać konkretne mapy na multi. Im dalej, tym co fajniejsze, są nowe zombiaki i łącznie jest ich ponad 30. Z czasem te zombiaki też atakują inaczej niż tylko podchodząc do nas i waląc nas łapami. Ja padłem na początku pierwszy raz na zombiakach, które w bazie wojskowej prują do mnie z karabinków, tak? Czyli z dystansu. Byłem kompletnie zaskoczony tym, że zombiaki są w stanie atakować z daleka. No i to był pierwszy raz, kiedy tutaj w tej grze padłem. Szkoda, że elementów randomowych na mapkach jest tak mało. Na przykład wybuchające beczki lubię bardzo. Wybuchające beczki, te prawdziwe i te YouTube'owe też lubię. No i niestety takich rzeczy w tej grze jest troszeczkę za mało. Takich featureów zniszczalnych albo używalnych za pomocą strzelania mogłoby być tutaj trochę więcej. Jeżeli chodzi o wady tej produkcji, to tak, chyba jest to port na peceta bez mikropłatności, a w zamian za to po prostu płacimy te 11 zł i mamy całą grę. Dowodem na to był po prostu napis w grze: stuknij w ekran, by pominąć. No, grając na pececie to pewnie jest wykonalne. Stuknąć w monitor czołem chyba. Brak randomowości tych plansz, każda ma identyczny schemat potworów, pojawiają się w identycznym miejscu, w identycznej ilości, co powoduje możliwość wbicia sobie mapy na pamięć i po prostu farmienia danej mapy z ręką w gaciach, tak? Strzelamy zawsze w to samo miejsce i od razu wchodzi, bo wiemy, że tam zaraz będzie zombiak. W wielu miejscach polski język, polskie napisy wychodzą poza przyciski, poza obramowania, nie da się ich doczytać, tego co jest dalej. Trochę tak jakby autorzy gry albo nie zeskalowali czcionki do peceta, albo nie testowali, jak to wygląda na różnych wersjach językowych. Jest też mały bug pozwalający robić nawet 3000, może nawet 5000 hajsu na minutę, ale nie będę zdradzać, na jakiej zasadzie on działa, może ktoś do tego dojdzie, kto ma ten tytuł. Finalnie, ta gierka jest prosta, jak mówiłem, nie zaskakuje pod wieloma względami, ale też nie jest jakaś bardzo słaba pod wieloma względami, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że bywają tutaj feature'y, które są naprawdę
ciekawe, tak? Mi bardzo do gustu przypadło to, jak wykonano te lokacje. W nich dodatkowo mamy filmiki, postacie poruszające się, płynne animacje, gdzieś tam jakieś detale, jak latające szczury po pokoju w trakcie filmiku, w tle jakieś zombiaki chodzą, jakieś ludki wiwiatują na arenie i tak dalej. Zombiaki, którymi można też odstrzelić wiele rzeczy, to mnie zaskoczyło. Na przykład nogi by się czołgały. Nawet jak na grę przenośnie mobilną, czyli powiedzmy jakąś telefoniczną, czy powiedzmy, no, tabletową, jest to zrobione całkiem przyjemnie. Po prostu przyjemnie i gra nie razi jakąś prostotą, czy kompletnie amatorszczyzną kompletną. Większość ocen negatywnych, które przekładają się na oceny mieszane na Steamie, to kompletne bezmózgowe wylewy, którzy piszą: nie można chodzić, to oceniam ten tytuł negatywnie. Takim oceniającym polecam albo kupić sobie okulary, albo udać się do okulisty, albo, nie wiem, może nauczyć się w końcu czytać. Ha, może strona na Steamie nawet wielkim obrazkiem mówi nam, że to jest stacjonarny FPS. Na pewno nie jest to gierka na całe życie, tak? No wiadomo, ale jak na 10-złotowego indyczka bawiłem się jakiś czas całkiem przyjemnie. Dla biedaków, cebulaków albo dla osób z komputerem z kartonu, ewentualnie jak ktoś ma jakiegoś młodszego brata, żeby dać mu w coś pograć, to ten tytuł może się nadać. Mało kiedy jestem w miarę zadowolony z zagrania w port z tabletów czy innych komórek na peceta i dlatego finalnie zostawię tutaj miniaturkę leciutko, minimalnie zieloną. Na Steamie wrzucę ocenę średnią w system kuratora, a nad lajkaczem lub brakiem oceny na Steamie w systemie recenzji jeszcze pomyślę. Na koniec tradycyjna scenka końcowa na końcu materiału. Po prawej stronie u góry najnowszy materiał wrzucony na kanale, pod nim jakiś inny sugerowany przez szpiegowskie systemy YouTube'a, po lewej stronie opcja pozostawienia subskrypcji takiego właśnie kanału, który zajmuje się małymi, niewielkimi produkcjami. Tyle.